Pani Katarzyna marznie. Proszę szybko wskakiwać do środka. U mnie ciepło. Jak gdzie? W Kieleckim? Jak Kieleckim, jak się mówi. Dobrze. Będzie się pani tłumaczyć przed ludźmi z Kieleckiego. Nie, to takie powiedzenie. Akurat do Kielc mam dużo sympatii. Ostatnio często tam kiedyś. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cieszę się, że pani przyszła, dlatego że w Nowoczesnej to się dzieje teraz. Postanowiliście państwo zaszaleć. Nie, to nie my postanowiliśmy zaszaleć, tylko wie pan, jeden jak zając w kapuście, jak to mawiają, prawda? Jeden człowiek postanowił bardzo zaszaleć. Mówimy o panu pośle Misile, tak, który dzisiaj u nas będzie w programie na tak, koniec. Tak, tak, widziałam. Natomiast wie pan, to jest taki klasa charakterystyczna dla Polski, tak zwany pieniacz Polski, prawda? Czasami się tak mówiło kiedyś. Miałam nadzieję, że to już ten typ zaniknął, ale niestety pan poseł mi siło się dokładnie wpisuje. Proszę mi powiedzieć, czy pan poseł jest członkiem Nowoczesnej? Znaczy, on jest w tej chwili zawieszonym członkiem Nowoczesnej. Można powiedzieć, że ma jeszcze kilka godzin na honorowe wyjście, potem będzie zarząd. To ja pani zdradzę, że jak wczoraj obserwowałem posiedzenie klubu, to dotarły do mnie informacje, że zarząd już zagłosował. Tam się podobno wczoraj na klubie to raczej bardzo dużo działo. Powiem w ten sposób, sondażowo chciałam ocenić, okay, jakie... To, co się na klubie wczoraj stało, to było głosowanie przez SMS-y? Nie, to znaczy, tak? Po pierwsze, to nie są SMS-y, tylko mam jakąś tam grupę, okay, zarządową. No ale przez telefon. Raczej, tak. Zaocznie. Formalnie, że tak powiem, będzie to głosowanie w postaci fizycznej. Dzisiaj się spotykamy jako zarząd, natomiast no, chciałam mieć jednak taki obraz sondażowy, jak to wygląda. A co? Czyli rozumiem, że los pana posła jest przesądzony i znowu przesądzony, się... to nic nigdy nie jest, ale raczej tak. To proszę powiedzieć, jaka jest największa zbrodnia, którą pan poseł popełnił? No przede wszystkim to, wie pan, jesteśmy, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy w bardzo określonym momencie dla Polski, wynikającym z rządów PiS-u, tej ekipy, która w tej chwili demoluje na przykład demokrację. W związku z tym bardzo ważne są porozumienia, jakim jest Koalicja Obywatelska. I niestety nie da się prowadzić spokojnych rozmów koalicyjnych na następne wybory. Ta Koalicja Obywatelska się sprawdziła w wyborach samorządowych. To sprawdziła się dla wszystkich partnerów, według mnie, i dla Platformy Obywatelskiej, i dla nas. No można powiedzieć śmiało, że dała nadzieję, i dla Inicjatywy Polskiej, dała nadzieję Polakom rzeczywiście na realną zmianę w 2019 roku. Nie można prowadzić spokojnych rozmów negocjacyjnych, jeżeli ktoś przy pomocy mediów próbuje pewne rzeczy rozgrywać, kwestionuje pewne ustalenia koalicyjne i zachowuje się, że to nie była pierwsza sytuacja. To jest tak, że to ten wywiad, który miał miejsce w poniedziałek, mam wrażenie, że po prostu przechylił czarę goryczy. To znaczy, pani o wywiadzie, którego pan poseł udzielił Rzeczpospolitej. Ale to jest mnóstwo rzeczy. No wie pan, takie proste. Dużo. Tak, ale to znaczy, to już nie pierwszy raz kiedyś mówił o Ryszardzie. Ja wtedy też to krytykowałam, dlatego że uważałam, że nie może być takiej sytuacji, w której to, co powinno być na spotkaniach organów statutowych partii, mamy Radę Krajową za bodajże 2 tygodnie. Pan poseł Misiło, czy nawet już w tej chwili za półtora, pan poseł Misiło postanawia rozgrywać przy pomocy różnych doniesień medialnych, często nieprawdziwych. Nie mówiąc już o tym, że wyciekanie różnych, no po prostu takie różne operacje, które rzeczywiście szkodzą. I szkodzą między innymi właśnie temu, żeby zbudować Koalicję Obywatelską na kolejny wybór, co uważam, że przybyłoby dużą szkodą dla państwa. A czy to nie jest tak, że pan, abstrahując troszkę od metod, których pan poseł używa, że różnica między nim i panią dotyczy oceny tego, co Nowoczesna osiągnęła w wyborach samorządowych, i pan poseł uważa, o ile dobrze rozumiem, że nie osiągnęliście dużo, wbrew temu, co pani mówi. I podam tylko jeden przykład. Bo ja próbowałem sprawdzić wczoraj, przygotowując się do rozmowy z panią, ilu po wyborach samorządowych, ilu członków zarządów województw ma Nowoczesna. I nie mogłem znaleźć żadnego. Ma, w Pomorskim ma. Jest pani Agnieszka Kapala, jest członkiem zarządu województwa pomorskiego. Nie mówimy o kierownictwie zarządu, to znaczy w sensie szefów zarządu, tylko mówimy o członkach zarządu. Macie państwo jednego członka zarządu w całej Polsce. Natomiast mamy sporo wiceprzewodniczących sejmików. Natomiast uważaliśmy, że taką, że tak powiem, priorytetem dla nas, jeśli chodzi o koalicję, jest to, że udało się w tych 8 sejmikach zawiązać tą koalicję z udziałem Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym byliśmy skłonni, szczególnie, że mamy mniej doświadczonych ludzi też. Ja przypomnę, że bardzo często ci członkowie zarządu, które są w ramach Koalicji Obywatelskiej, to są dotychczasowi marszałkowie, członkowie zarządu, którzy kontynuują swoją pracę. No, tak jak na przykład w Lubuskim bardzo dobra pani marszałek, pani Anna Pola, którą dużo zrobiliśmy wysiłku, żeby w dalszym ciągu mogła kontynuować swoją misję. W związku z tym
to jest kwestia uzgodnień z naszych lokalnych struktur. Pan poseł Misiło, który nie uczestniczył w tym, nie wie jak wyglądały rozmowy, nie wie jak wyglądały wcześniejsze uzgodnienia, ma taki zwyczaj komentowania i uprawiania takiej polityki na zasadzie takiej, że zawsze będzie komentował negatywnie. A jeszcze w dodatku nakładają się na to jego wewnętrzne, że tak powiem, wewnętrzne własne wojenki prywatne związane na przykład z Adamem Szłapką. Czy jego, nie wiem jak to nazwać, niechęć czy krytyka pana Szłapki nie pochodzi od tego, że pan Szłapka i pani Rosa są odpowiedzialni za wybór pana Kałuży, czyli nie da się tego inaczej powiedzieć, chyba najbardziej koszmarną wpadkę Nowoczesną, jaką można wyobrazić w tych wyborach. Znaczy nie ma nikt chyba wątpliwości, że wybór pana Kałuży był błędem, tylko że wie pan, najłatwiej się rozwiązuje te zagadki lub te zagadnienia, których rozwiązanie się już zna. Gdybyśmy wiedzieli, że pan Kałuża zdradzi, a nie mogliśmy się tego spodziewać. Pan Kałuża, zresztą największy krytyczek jest pani Golbi, która osobiście go przeprowadziła do Nowoczesnej przed wyborami 2015 roku. Mhm. Jest u nas od początku, był kandydatem do Sejmu w 2015 roku, był członkiem zarządu, był bardzo ostrym krytykiem PiS-u, nie był człowiekiem przypadkowym. Mhm. I teraz on tam zresztą podaje swoje motywy dotyczące tego, po pierwsze podaje w ostatnim, tym pierwszym wywiadzie, który zresztą się pojawił chyba wczoraj, podaje jakie według niego była procedura wyboru jego. Tam rzeczywiście mieliśmy na początku innego kandydata, potem musieliśmy zdecydować, ponieważ nie został zaakceptowany przez naszych partnerów, bo wszystkie, jeżeli się ma koalicję, no to również te nazwiska jednak są elementem uzgodnień międzykoalicyjnych. I z tego co wiem, ostatecznie pan Kałuża został wybrany na zasadzie uzgodnienia między przewodniczącymi regionu z Platformy i Nowoczesnej, czyli Moniką Rosą i panem Saługą, marszałkiem województwa, który znał go, ponieważ pan Kałuża wcześniej był zresztą członkiem Platformy Obywatelskiej. Czyli to nie jest tak często, jak wygląda z zewnętrznego oglądu. Tak, bierzemy za niego odpowiedzialność w tym znaczeniu, że był naszym członkiem. Uważamy, że to rzeczywiście jest niesamowita porażka, że tak ważne województwo trafi w ręce PiS-u. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że to nie jest tak, że to tylko była nasza indywidualna decyzja i z drugiej strony, że zdajmy sobie również sprawę z tego, że nikt nie mógł przewidzieć, że pan Kałuża zachowa się jak ciul, cytując Monikę Rosę. Czy prawdą jest, że to jest utrata władzy w takim województwie jak śląskie? To jest utrata 20 tysięcy miejsc pracy ludzi, ponieważ przez samorządy wyznaczani na to, co chodzi o różne firmy. Chciałabym, żeby się skończyła kiedyś strategia tego, że wraz z wejściem do jakiegoś urzędu, do zarządu sejmiku i tak dalej, to się wiąże jakby z ilomaś miejscami pracy, bo chyba najwyższy czas, żebyśmy zmienili pewne standardy. Natomiast niewątpliwie z punktu widzenia rozwoju województwa uważam, że to się bardzo źle się stało. Jedną z największych zalet Koalicji Obywatelskiej jest to, że również Platforma Obywatelska może kontynuować zarządzanie w 8 regionach. Myślę, że gdyby nie było Koalicji Obywatelskiej, to do tego by nie doszło. My dzięki temu się, można powiedzieć, zakorzeniliśmy w samorządach, więc obie partie odniosły sukces i odniosły korzyści z tego, że jest Koalicja Obywatelska. Dlatego po pierwsze tak ważne dla nas jest, żeby to kontynuować i dlatego tak bolesne jest, że w jednym z tych sejmików, mimo odniesionego sukcesu, czyli mimo tego, że udało się utrzymać taką liczbę radnych, która wraz z sojuszem z innymi ugrupowaniami umożliwiała rządzenie, straciliśmy przez jednego ciula region. To proszę ci powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, że pan poseł Misiło chciał, żeby Nowoczesna zaczęła formalne rozmowy z Platformą o połączeniu klubów, czy to jest... Pan poseł Misiło regularnie rzuca jakieś pomysły na zasadzie takiej, że ale stara się... Ale potrzebujecie pomysłów, teraz mam wrażenie takie. Ja rozumiem, ale potrzebujemy pomysłów. Wczoraj mieliśmy bardzo dobre spotkanie klubów. Ja muszę powiedzieć, że mamy naprawdę fajnych ludzi w tym klubie. I rzeczywiście jak spokojnie jesteśmy w stanie porozmawiać, to daje taki oddech i poczucie, że rzeczywiście tworzymy razem jakąś strategię. I tego typu miejsca są bardzo dobrym... taką areną do tego, żeby prezentować swoje pomysły. Ale niekoniecznie media. Niekoniecznie prezentacja przy pomocy Super Ekspresu, nie wiem, Rzeczpospolitej i tak dalej. Bo to żadna partia nie zniesie, że tak powiem, uprawiania polityki wewnętrznej w mediach zewnętrznych. Okej, ale to ja rozumiem, że pan poseł popełnił błąd, że chodził do mediów i opowiadał różne rzeczy ze Nie, to był tylko element. Wie pan,
jesteśmy przed kolejnymi wyborami, trzeba zrobić porządki. Ja to tak traktuję mniej więcej, co się stało z panem Siłą. Ja uważam, że popełniłam jeden błąd, że tego ruchu nie zrobiłam pół roku temu, nie wiem, 8 miesięcy temu, bo akcje pana Misiły powtarzały się regularnie. W związku z tym to nie jest tak, że to jest nagle coś się pojawiło pierwszy raz. Tylko być może trzeba było to uporządkować wcześniej, ze względu na to, że byłoby to w tej chwili z mniejszą szkodą niż mamy w tej chwili, bo jeżeli pan czyta w mediach ostatnich 3 dni, no to widać, że po prostu stworzył pan poseł wrażenie, jakby tu w ogóle wszystko się rozpadało, ponieważ jest z nim problem. Ale to wrażenie, że wszystko się rozpada, też na przykład zostało stworzone przez to, że 40 osób z zachodniopomorskiego wyszło. To też jest, wie pan, że nieprawda. To nie jest prawda? Da pan 3 prawdy tisznerowskie. To jest ta trzecia. Tak, to jest ta trzecia. Okay. Dlatego, że to jest ten sposób. Powiem panu, jak to wygląda. Dobrze. Tak samo zresztą jak te 200 osób z podkarpackiego. To jest taka następna prawda tisznerowska. Na przykład z podkarpackiego to było około 30-40 osób. Resztę to przewodnicząca, która postanowiła przejść, skreśliła osoby niepłacące składki. Uznała, że przeszły. One się dowiedziały od nas mniej więcej, że właśnie przeszły do partii teraz. W przypadku zachodniopomorskiego, jedna osoba zrezygnowała w tej chwili, natomiast kilkanaście osób prawdopodobnie się zapisze do partii teraz, ale to są osoby, które już od dawna nie są w Nowoczesnej. Czyli byli członkowie Nowoczesnej, postanowili się zapisać do partii teraz. Jest ich kilkunastu mniej więcej. A w partii jest tam ponad 200 osób w tym regionie. W związku z tym ja rozumiem, że to jest taka taktyka w ogóle, rozumiem, przy tworzeniu tamtej partii, żeby stworzyć takie wrażenie. Ja podejrzewam, że jeszcze kilku gdzieś się pojawi tych naszych członków, którzy posłów? Albo... Nie, posłów nie. Posłowie nie odejdą z Enki już teraz? Nie, to teraz nie odejdą. Teraz to mi się nie chce rozmawiać o tym. Ale nie odejdą. Bo wie pani, że wrażenie jest takie... I to nie jest... Znaczy, pan poseł Misiło pewnie też jest współautorem tego wrażenia, no ale wrażenie jest takie, że w Ence jest kryzys w tej chwili. To znaczy, że jest takie przesilenie, taki moment przesilenia w partii. Właśnie mam wrażenie, że tak jak rozmawiałam na wczorajszym tym klubie, no to po pierwsze, jest bardzo duża mobilizacja w strukturach. Znaczy struktury po tych wyborach czują satysfakcję z tego, co się stało. Czują potrzebę kontynuowania koalicji obywatelskiej. Wiedzą, że to służy Polsce, że to jest kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za kraj, odpowiedzialności za partię. Chcą kultywować swoje ideały. W związku z tym, wczoraj, nie wiem, czy pan widział, powstał taki list szefów tych struktur, którzy nie są posłami. Szefów, tak? Tak, dlatego, że u nas jest ten sposób, że pozostali to są posłowie. Natomiast tych 9 to są szefowie regionów, którzy nie są posłami. I on dość jednoznacznie mówił o tym, że my stanowimy pewien komplet wartości. I że nawet jeżeli będziemy budować dalej koalicję, że będziemy zawierać ściślejsze porozumienie z Platformą Obywatelską, to muszą być zachowane nasze ideały. No bo po to się przychodzi do polityki, żeby realizować pewne ideały. I co więcej, jeżeli chcemy pokonać PiS, to musimy mieć pewność, że ta oferta będzie bardzo różnorodna, że ci wyborcy nie zostaną w domach, dlatego że będą mieli na listach również takie ideały, jakie niesie za sobą Nowoczesna, na przykład, nie wiem, związane z wolnościami gospodarczymi, ale również związane z rozdziałem Kościoła i państwa, z tym, że najwyższy czas prowadzić związki partnerskie, że trzeba być bardzo zakorzenionym w Unii Europejskiej, to jest ważne na wybory do Parlamentu Europejskiego, w związku z tym euro. To wszystko, co niesiemy ze sobą jako partia polityczna. Czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartujecie państwo samodzielnie, czy jako koalicja obywatelska? Znaczy, ja uważam, że najlepiej było zbudować w ogóle szerszą jeszcze koalicję. To jedną znaczy, listę. Tak? Jedną listę, tak, kilku organizacji. Tak, dlatego że uważam, że to jest znowu kolejny krok w drodze do wyborów sejmowych. A w wyborach sejmowych nie ulega żadnym wątpliwościom, że potrzebujemy jak najszerszej listy, bo tamten system Donta, bo europarlamentarny też jest system Donta, ale trochę inaczej to działa. Są inne okręgi po prostu. Tak, inne okręgi, inaczej to jest rozplanowane. Natomiast tam jest mieszanka dwóch systemów. Natomiast w przypadku wyborów sejmowych ten Dont działa jak gilotyna. Dwa przykłady. Rok 2005, różnica 2,5% między PiS i Platformą, 22 mandaty. 2,5%, 22 mandaty, czyli tyle, ile w tej chwili ma cała Nowoczesna. Znaczy mam na myśli klub. Kolejna kwestia. Rok 2015, 14% różnicy między PiS a Platformą, dającą różnicę 100 mandatów prawie, tam chyba 98. Przy czym
to jest mniej ta różnica niż SLD, znaczy, przepraszam, Lewica plus Nowoczesna mają razem w tych wyborach. A przyniosło to nasze 7,6 i 7 bodajże 5 Lewicy, w sumie tylko 28 mandatów, które przyniosła Nowoczesna. Mhm. Czyli D'Hondt nie pozostawia złudzeń. Musimy zbudować jak najszersze porozumienie i to jest to, czego się zresztą PiS najbardziej boi. Marzeniem PiSu jest to, żeby stoczył walkę z 2015 roku, z Platformą z 2015 roku, ale tego już nie ma. Jest Koalicja Obywatelska i jest inny podmiot, który się ma jeszcze możliwość rozszerzania na PSL, według mnie, SLD, stworzenia szerszej płaszczyzny, mam nadzieję, że również ruch Biedronia, tak żeby to było na tyle szerokie, ale jednocześnie pojemne, jeśli chodzi o różne wartości, żebyśmy mieli szansę wygrać. A partia pana Petru? No jakoś nie wymieniła i pani. Znaczy, na razie ten byt ma taki charakter czysto, że tak powiem, no, PR-owy. Koło już jest. No tak, koło już jest. Tak, Brytyn było liberalno-społeczne, teraz jest teraz, więc... Okej. Okay. Razem. Czyli tak, czyli kryzysu w NC nie ma. Znaczy, to jest tak. Oczywiście jest to ważny moment. Jest to ważny moment, dlatego że jest to moment... Jest to moment, w którym decydujemy o przyszłości, to nie tylko naszej, tylko mówię, przez odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce, o koalicji obywatelskiej i ta koalicja obywatelska musi być jak najsilniejsza. Natomiast po wczorajszym klubie mogę śmiało powiedzieć, że dobrze jest między nami. To znaczy, że rzeczywiście to była, widać było, że znowu potrafimy ze sobą rozmawiać. I to jest bardzo ważne, bo w polityce rozmowa jest, że tak powiem, kluczem. Ale wie pani, że jednak dziennikarze... którzy też tutaj obserwowali państwa klub, obserwowali, no nie byli na sali oczywiście, ale... Tak, no to jest właśnie następna informacja. Nie wiem, czy pan wie, klub specjalnie zachowaliśmy informację, gdzie jest klub, jako tajny. Okazało się, że pan Piotr Misiło poinformował o tym PAP jedynie, co dowiedzieliśmy się potem, ale zaprzeczał temu i na spotkaniu klubowym, co się dowiedzieliśmy, ponieważ pani z PAP-u poinformowała, że tak już ma informację od pana Misiły, gdzie jest klub. No takie, wie pani, no takie głupie działania, które nie mają najmniejszego sensu. No ale to po co państwo ten tajny klub robili? Od kiedy to kluby się tajne robi? My regularnie robimy albo wyjazdowy, albo klub zamknięty, gdzie nie chcemy jakby mediów, po to, żeby długo, spokojnie są porozmawiać. Już nie powiem o tym, że dziennikarze dość długo musieli marznąć przed, ponieważ nie miało to najmniejszego sensu. Ale tak czy inaczej, dziennikarze jednak twierdzą, że ten moment, ten wczorajszy klub i to, co się pewnie wydarzy dzisiaj, to jest taki moment, który może doprowadzić do... Nie wiem, czy podziału, czy rozpadu, nie chcę używać takich słów. Nie można mieć nigdy pewności, co się wydarzy, jeśli chodzi o ludzkie emocje. No, przykład pana Kałuży pokazał, że nic nie jest przewidywalne. Ale tam chyba nie o emocje chodziło. No, myślę, że rzeczywiście chodziło o jakiś własny interes i o to, że w pewnym stopniu dał się kupić, ale pewne emocje jakieś też były, prawda? No bo jak wszędzie zawsze są jakieś emocje. Natomiast jestem przekonana, że realnie rzecz biorąc, zrobiliśmy pewien porządek, który musieliśmy zrobić. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że w tej chwili jest tak ważny, poważny moment, że trzeba działać na rzecz szerokiej koalicji obywatelskiej, szerokiej koalicji, której koalicja obywatelska będzie częścią, dlatego, że po prostu tego potrzebujemy, bo potrzebujemy wszyscy w Polsce nadziei. To będziemy patrzeć w takim razie, co się dzisiaj wydarzy w najbliższych dniach. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, proszę dziękuję mnie... Dziękuję państwu. Chciałbym się nie zmarznąć, ale mam nadzieję, że tam tak, mam nadzieję, że gdzieś moja kurtka jest. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do widzenia.